Nigdy jeszcze w 27-letniej swej historii Puchar Świata w skokach narciarskich nie zaczynał się z takimi trudnościami. Nigdy też nie było tak kabaretowego konkursu jak pierwszy w fińskim Kusamo, przeprowadzony przez Waltera Hoffera i Mirana Tepesza wbrew zdrowemu rozsądkowi i pogodzie. Dwójka kierujących skokami panów ma na sumieniu sporo różnych grzeszków, ale tak ciężkiego jak ten aż do końca listopada tego roku jeszcze nie miała. Wyniki były w wielkim stopniu wypaczone. Tylko dwóch zawodników z czołowej 15 w klasyfikacji poprzedniego sezonu zdołało się znaleźć wśród punktujących. Finn Arttulappi, triumfator z Kusamo w dwóch następnych konkursach w Lillehammer, miał dwa upadki. Spora część skoczków z czołowych miejsc nie odegrała żadnej roli na norweskim obiekcie. Tylko Simon Amman i młody Norweg Anders Jakobsen potwierdzili, że ich czołowe miejsca nie były przypadkiem jak dla większości skoczków okupujących czołowe pozycje w Kusamo. Następne konkursy trzeba było przenieść z Trondheim do Lillehammer, co zdarzyło się drugi raz z rzędu, bo daleko na północy Norwegii nie było śniegu. W mieście igrzysk także było zielono i oczywiście także wiało, a kolejnymi atmosferycznymi atrakcjami były na przemian mrzawka i mgła. Oba konkursy udało się jednak przeprowadzić. Pierwszy wygrał Simon Amman, dla którego był to dopiero drugi sukces w Pucharze Świata. Adam Małysz w pierwszej serii miał upadek, na szczęście bez konsekwencji. W drugim konkursie prowadził po pierwszej serii, ale w drugiej musiał schylić czoła przed fantastycznie spisującymi się nastolatkami. Wygrał 16-letni Austriak Gregor Schlierenzauer przed Andersem Jakobsen, a Małysz był trzeci.